Jam 2022. W tym roku zapraszamy do Instytutu Kultury Miejskiej wspólnie z Hackerspacem Trójmiasto i Fundacją Code Me. Zaprosiliśmy osoby tworzące muzykę, bawiące się programowaniem, technologią, do przygotowania swoich własnych utworów inspirowanych miastem, dźwiękami ulicy, domu, miejscem pracy. Jesteśmy na trzeciej edycji Music Jamu. Wyjątkowa edycja, bo pierwsza znowu stacjonarna po pandemii. Mam nadzieję, że o tej pandemii już tak możemy mówić. Edycja o tyle ciekawa, że raz, że mieści się w bardzo fajnym miejscu, bo w ścisłym centrum miasta Gdańska, jesteśmy w IKM-ie. Bardzo fajna, kreatywna przestrzeń. No i myślę, że takie też będą projekty, które będą dzisiaj się prezentować podczas finału. Jesteśmy w trakcie tworzenia utworów. No i to będą na pewno to utwory bardzo różnorodne, bo sześć zespołów, które walczy o miano tego najlepszego, no korzysta z syntezatorów, z gitar, z światełek LED-owych, z mikrokontrolerów, z generative arts, z processingu, więc naprawdę ta różnorodność jest przeogromna i myślę, że tym bardziej fajnie będzie zobaczyć te zespoły, które będą się prezentowały podczas właśnie finału, już za kilka godzin tutaj na scenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale myślę, że to będzie bardzo fajne przedsięwzięcie, które da znowu bardzo fajne efekty. No i my już jako organizatorzy na pewno nie możemy się doczekać kolejnej edycji, a z tego, co rozmawiamy z uczestnikami, to na razie też im się podoba. Mam nadzieję, że będzie im się tak samo podobało po finałach. Nagrody są całkiem fajne, z czego zwycięski zespół może też nagrać swój utwór w profesjonalnym studio w Poznaniu. Więc tym bardziej jest o co walczyć, jakkolwiek to wydarzenie, którego nie jest celem tak naprawdę rywalizacja, bardziej jest celem fajna zabawa, fajnie spędzony czas i ciekawe utwory stworzone wspólnie z kolegami albo z osobami, które tworzą zespół tak zupełnie na nowo, zupełnie od zera. Na razie wygląda to dobrze, czekamy na finał, no i czekamy już na kolejną edycję.